teraz naprawdę jest wielka euforia, wielka radość. Dopiero dociera do nas, co zrobiliśmy. To był mój drugi finał Ligi Mistrzów w życiu. Pierwszy przegrany po piłkach meczowych dla mojego zespołu, co strasznie bolało. Starałem się podzielić dzisiaj z chłopakami tym spokojem i taką pewnością, że jeżeli właśnie tego ostatniego seta zagramy na dobrych emocjach, na dużej energii, to będzie najlepsza droga do zwycięstwa w tym meczu. I tak rzeczywiście było, mimo że przeciwnik postawił nam bardzo trudne warunki w ostatniej partii. Przetrzymaliśmy to i jak widać, końcówka należała do nas.